Cześć moi drodzy, z tej strony jak zwykle wasza Polish Notes, tylko zakatarzona, z gorączką, spotkało mnie tyle nieszczęścia, ale mimo wszystko jestem gotowa z nowym filmikiem, na który tak bardzo czekaliście. Dzisiaj będziemy tworzyć strony tytułowe zeszytów. Do tego celu użyję mazaków, użyję kredek, cienkopisów, wszystko co jest dostępne. No i patrzcie, skoro ja te strony tytułowe robiłam totalnie przykuta do łóżka, zmęczona 38 stopniami, to wy zrobicie te wszystkie okładki z palcem w nosie. Chciałabym jeszcze omówić kartki, ponieważ kartki, które użyłam, pochodzą z moich notatników z Cover Lover. To są personalizowane notatniki, którym zaprojektowałam okładkę. Możecie wybrać naprawdę mnóstwo rodzajów okładek. Możecie dodać napisy, możecie dodać zdjęcia. Te zeszyty są totalnie personalizowane. Dodatkowo jakość kartek jest genialna. Ich gramatura to 90 i praktycznie nic nie przebija. Tutaj zrobiłam mały test i tylko markery alkoholowe, które w normalnych warunkach przebijają 2-3 kartki normalne, tutaj się tylko lekko oznaczyły po drugiej stronie. Reszta braszpenów, cienkopisów, zakreślaczy, nic a nic nie przebiło. Te kartki są po prostu genialne. Jeśli nawet chcecie prowadzić dziennik, niekoniecznie zeszyt szkolny, to warto się w taki notatnik od Cover Lover zaopatrzyć. Dodatkowo możecie wybrać format A4, A5 i B5. Możecie również wybrać wnętrze, czy będzie w kropki, czy będzie w kratkę. Kolory kratek są różne, to jest po prostu coś cudownego. Moje notatniki pokażę wam w moim holu artykułów szkolnych. No i przede wszystkim super sprawa dla osób prowadzących bullet journal, ten dziennik rozkłada się na płasko. Są jeszcze ekstra dodatki, takie jak zdrapka z motywującym napisem, czy koperta na wasze dokumenty. Także wszystko, co idealny zeszyt powinien zawierać, także z całego serca wam polecam. A co najważniejsze, wywalczyłam u Cover Lover jak lew specjalny kod rabatowy dla was, 30%. Tak dużego kodu rabatowego po prostu nie ma, został on stworzony specjalnie dla was. Z kodem rabatowym POLISHNOTES30 macie 30% rabatu i jest on ważny aż do 6 września. Także na spokojnie przysiądźcie sobie w pewien dzień i zobaczcie, jakie cuda możecie na stronie Cover Lover stworzyć. Nie przedłużając, zabieramy się za fizykę. Zacznę od okładki fizycznej. Wzór, mimo że zawiera dosyć skomplikowaną rękę do narysowania, wbrew pozorom będzie bardzo prosty. Rysujemy rękę i do niej przyczepiamy za pomocą sznureczków planety i u góry robimy ozdobny napis fizyka. Żeby zrobić obrysy, wykorzystałam mój ukochany zestaw mazaków od Staplera, a żeby zrobić szczegóły, wykorzystałam grubszy cienkopis również ze Staplera. Już nieraz recenzowałam te zestawy, są one genialne i tutaj równie genialnie mi się sprawdziły. Dodatkowo zrobiłam jeszcze kilka prostych linii, żeby dodać troszkę dramaturgii tej okładce. Oczywiście polecam wam zrobić najpierw szkic ołówkiem, potem sobie wszystko wygumujecie tak jak ja, bo zawsze scenariusz może wam się zmienić, może coś wam nie wyjść i szkoda by było po prostu zmarnować całej kartki na niewypał, ale oczywiście podejście do tego z dystansem, to jest tylko strona tytułowa zeszytu, a nie dzieło sztuki, także jeśli wyjdzie wam jakiś mały babol, coś tam wyjdzie krzywo, nie przejmujcie się za bardzo, moja ręka również nie jest idealna, ale mimo wszystko efekt końcowy bardzo mi się spodobał. Jeśli chodzi o kolorowanie, to użyłam kredek. Moje kredki są słabej jakości, są przeciętne. Mam kilka kredek z Faber-Castella, mam trochę metalicznych z Milana, trochę neonowych ze Staedtlera, ale nawet nimi można stworzyć naprawdę fajną, efektowną okładkę. Bardzo fajny trik to po pokolorowaniu, powiedzmy, takiej planety używam wacika kosmetycznego, po prostu pocieram nim o kartkę, dzięki czemu tworzy się taki delikatny gradient, wszystko jest takie bardziej jednolite. Tutaj macie efekt końcowy, myślę, że okładka wyszła naprawdę ekstra. Napis zrobiłam braszpenem Zig, który jest dwukolorowy, znaczy się jedna końcówka jest czarna, druga szara, ale równie dobrze możecie zrobić ten napis zwykłym mazakiem, zwykłymi drukowanymi literami. Czas na chemię, tutaj postanowiłam tą stronę zrobić bardziej kreskówkową, dlatego zrobiłam bardzo fajny napis drukowanymi literami, ale również są
kaligraficzne elementy. I co będzie najważniejsze? Kod. Dokładniej kation, pozytywnie naładowany kod. Tutaj już tłumaczę osobom, które nie wiedzą, atom składa się z kationów, anionów i elektronów. Kationy są naładowane dodatnio, czyli pozytywnie. I taka to jest troszkę gra słów. I dlatego narysowałam uroczego kotka, który ma plusik na czole. Wyszło to nawet uroczo, ja nie jestem najlepsza w rysowaniu kotów, ale tutaj nawet coś tam mi z tego wyszło. Do pokolorowania tym razem użyłam markerów Crayola Super Tips, kilka zakreślaczy, ponieważ takimi zakreślaczami łatwiej jest pokolorować cały napis. Pamiętajcie tylko, że zakreślacze zostawiają nie do końca fajne smugi. Mimo wszystko uważam, że efekt końcowy jest bardzo fajny. Kolory są nasycone, kot wyszedł naprawdę spoko. No i to jest taka fajna, kolorowa okładka, która na pewno rozpogodzi Wasz nastrój przed kolejną lekcją chemii. Do napisu pozytywnie naładowany użyłam brush pena firmy Pentel, które są aktualnie dostępne w ofercie Biedronki za około 9 zł. A dodatkowo, żeby mój napis był bardziej taki przyciągający wzrok, dodatkowo zrobiłam odrobinę cienia, zaznaczając część literki ciemnym mazakiem. Taki prosty zabieg, a naprawdę prezentuje się bardzo spoko. Pora na biologię. Z biologią nie do końca mi wyszło. Coś tam mi się ręce pokasztaniły. Mimo wszystko uważam, że finalnie strona wyszła bardzo fajnie. Tutaj będziemy robić na szydełku. Dokładniej będziemy na szydełku robić DNA. Dlatego będą nam potrzebne dwie ręce i helisa zrobiona z nitek. Uważam, że pomysł wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Jest to coś innego niż rysowanie zwierzątek, nie wiem, roślinek i tak dalej. Jest to po prostu coś oryginalnego, czym zaskoczycie znajomych. W ogóle dzisiejszy odcinek nie będzie zawierał języków obcych z tego względu, że odkąd ja byłam w szkole, sporo się zmieniło i jak u mnie był tylko do wyboru angielski i niemiecki, to wiem, że teraz tych przedmiotów jest o wiele, wiele więcej. Także dajcie mi znać, jakich języków obcych uczycie się aktualnie w szkole, a ja postaram się jeszcze przed wrześniem nakręcić drugą część, tym razem z językami. Nie martwcie się, na tym filmiku nie mam trzęsawki rąk. Ten napis jest specjalnie taki pogięty, ponieważ ma on wyglądać, powiedzmy, jak taka pogięta, zmiętolona nitka. I ten napis będziemy łączyć z nitką, która znajduje się na tych moich patykach szydełkowych. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, wybaczcie mi. Tak czy siak, chcemy, żeby ten napis zintegrował się z samym rysunkiem. Uważam, że wyszło to bardzo fajnie. Zasady również zaznaczyłam konkretnymi kolorami. Połączyłam moje koraliki, które są na tym sznureczku, jedną prostą linią. No i teraz zabieram się za kolorowanie moich nie do końca udanych rąk. Strona biologiczna jest już gotowa. Naprawdę te pomysły nie zajmują dużo czasu i wbrew pozorom są bardzo proste do wykonania. Nie potrzeba mieć naprawdę jakichś super przyborów szkolnych. Także gorąco Was zachęcam do spróbowania, bo naprawdę taka okładka to jest czysta przyjemność skorzystania z zeszytu. A ja zabieram się za geografię, która będzie troszkę bardziej minimalistyczna. Napis nie będzie kaligrafowany, tylko będzie prosty, taki delikatny, drukowany. I będę malować okno samolotu. Samolotem jechałam za dzieciaka, więc musiałam się trochę wspomóc. Mimo to uważam, że efekt końcowy wyszedł bardzo fajnie. I znowu używam tych samych materiałów, czyli mazaka ze Staedtlera i cienkopisu. Będę również używać zwykłych, najnormalniejszych kredek i wacika kosmetycznego. Jeszcze tylko skrzydło samolotu i mogę się zabierać za szczegóły i lecimy z napisem. Dodatkowo zapomniałam wspomnieć, że jeszcze można użyć białego żelopisu, żeby zrobić urocze gwiazdki, ale nie jest to konieczne, ponieważ również bez gwiazdek ta strona tytułowa prezentuje się naprawdę fajnie. Dosłownie potrzebujecie 3-4 kredek w ładnych kolorach lata, typu żółty, pomarańcze, róże, ewentualnie fiolety i niebieski, żeby stworzyć naprawdę bardzo ładny, przechodzący gradient, żeby to wyglądało naprawdę uroczo, romantycznie. Oczywiście możecie również tworzyć inne kombinacje kolorów, to jest Wasza strona. Jakie macie kredki, to użyjcie. Ważne, żeby Wam się podobało.
Jeśli nie chcecie przegapić odcinków z kolejnymi pomysłami na stronę tytułowej, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, ponieważ jeszcze mnóstwo kreatywnych, super ciekawych filmików przed nami. Dodatkowo moim marzeniem jest, żeby do końca września dobić do 100 tysięcy widzów, bo marzy mi się ogromne rozdanie, które będę w stanie jeszcze zrobić przed moim wyjazdem na wymianę. Także kochani, liczę na Was, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, kliknąć w dzwoneczek, a na pewno nic Was nie ominie. Za każdą subskrypcję bardzo dziękuję, jesteście niesamowici, jesteście naprawdę ważnymi osobami w moim życiu. I gdybym mogła, to podziękowałabym każdemu z Was, bo po prostu jesteście cudowną, małą społecznością i życzę Wam wszystkiego dobrego. W międzyczasie wykropkowałam górę mojego nieba długopisem żelowym, stworzyłam delikatne gwiazdki, ale tak jak mówię, nie są one obowiązkowe, ponieważ ta strona tytułowa ma być minimalistyczna i wygląda doskonale, bez żadnych ozdobników. Równie minimalistyczna będzie strona od polskiego, ponieważ de facto będzie to line art, będzie ona zawierała tylko jeden rysunek zawijas, który będzie się łączył z moim napisem język polski. Jest ona dosłownie ekspresowa do wykonania. Dodatkowo zrobiłam delikatne napisy gramatyka i literatura. Strona prezentuje się tak i zajmuje ona naprawdę bardzo mało czasu. Także to jest taka fajna wersja dla zabieganych. A ja przechodzę do matematyki. Żeby stworzyć stronę matematyczną, wykorzystałam ten oto śmieszny talerzyk, który troszkę jest ukruszony z jednej strony, dlatego trochę mi się tam pomaźgało, ale już trudno, dałam sobie radę, talerz wyszedł bardzo spoko. Co na tym talerzu będzie się znajdować? Będą się znajdować ciastka, tych ciastek będzie 5, będą to torciki, na każdym z nich będzie jedna literka zrobiona z czekolady, i z nich będzie ułożony napis matma. Dodatkowo będzie zaznaczone, że każda część tego torcika to jest 1/5, żeby wiecie, było takie nawiązanie do matematyki. Gdzieś to nawiązanie być musi. Pokoloruję te torciki zwyczajnymi kredkami, kolorami brązowymi. Będzie również kolor czerwony na wisienkach. I krem będzie zrobiony kolorem kremowym. Również ta strona jest bardzo szybka i bardzo prosta do wykonania. Zobaczcie sami. Dodatkowo dookoła tej strony można by było zrobić mnóstwo fancy, dzikich ozdobników albo jakieś inne ciasteczka, ale ja chciałam, żeby ta strona była taka urocza, delikatna, dlatego zdecydowałam się jeszcze na kilka uroczych, czerwonych serduszek. Po prostu nie chciałam pójść na łatwiznę, nie rysować, nie wiem, cyferek, wykresów. Chciałam zrobić coś takiego uroczego i z jajem. Oczywiście możecie ozdabiać te strony jak chcecie, wykorzystać mój pomysł i dodawać jeszcze jakieś swoje elementy. Będzie mi bardzo miło, jeśli oznaczycie mnie na Facebooku czy na Instagramie. Jeśli wykorzystacie któryś z moich pomysłów, ja z przyjemnością je udostępnię na swoich mediach społecznościowych. Ostatni przedmiot dzisiaj, czyli historia. Na początku dosyć sceptycznie podchodziłam do projektu tej mojej strony, ale efekt końcowy totalnie mi się podoba. Będzie to taki pomnik, takie popiersie, trochę połamane, jakiegoś takiego losowego przystojniaka, który zamiast mózgu ma symbole między innymi antyczne. Taki dosyć śmieszny, ekscentryczny pomysł, ale moim zdaniem wyszedł bardzo fajnie i również jest prosty do wykonania, bo de facto potrzebujecie jakiegoś cienkopisu i kilka mazaków, nic więcej Wam potrzebne nie będzie. Mój napis zrobiłam zakreślaczem i jeszcze go zaraz obrębię cienkopisem i będzie to końcowo wyglądać naprawdę super. Bardzo również lubię w miejscach cieni robić takie cieniusieńkie linie. Wygląda to naprawdę bardzo czysto, porządnie i fajnie. To jest taki mój swoisty, upośledzony światłocień. A u góry w jego głowie namalowałam jakieś harfy, piórka, serduszka, pochodnie, miecze. Takie symbole, powiedzmy, średnioantyczne, jakieś oliwki, tego typu rzeczy. Chodzi o to, żeby było to nawiązanie historyczne. Jest również ta typowa gałązka. No takie różne fajne zawijasy, bardzo proste do wykonania, wręcz można byłoby powiedzieć, że dudle. Ale czy robią wrażenie? Moim zdaniem jak najbardziej. Jeśli któraś strona w szczególności przypadła Wam do gustu, dajcie mi znać w komentarzu. A do pokolorowania tych dudli użyłam właśnie mazaków Crayola Super Tips. One troszkę przebijają na normalnym papierze. Na tym z Cover Lover praktycznie wcale, mimo to radzę uważać, one lubią zostawiać wszelkiego rodzaju ślady,
wiecie, jak to typowe mazaki, ale mimo wszystko bardzo je lubię. Kolory wyszły bardzo nasycone i na takiej prostej stronie tytułowej robi to naprawdę spoko wrażenie. A tutaj wszystkie strony razem, zobaczcie, że mimo nakładania wielu warstw, różnych mazaków, braszpenów, praktycznie nic nie przebiło. Papier jest naprawdę genialny, także jeszcze raz gorąco zachęcam, żeby obczaić te notatniki, bo są naprawdę cudowne. Dużo obserwatorów już moich skorzystało z poprzedniego kodu 20%, teraz jest 30%, także ludzie, naprawdę wchodźcie na stronę i zamawiajcie. No, a również zachęcam do zasubskrybowania jeszcze raz. Zachęcam również do obejrzenia mojego Instagrama, znajdziecie tam mnóstwo inspiracji notatkowych i nie tylko. No i mam nadzieję, że za niedługo zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jeśli macie pomysły na serię Back to School, dajcie mi tylko znać, ja zawsze staram się spełniać Wasze prośby. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do zobaczenia i cześć, cześć!